Dzień dobry. Dzisiaj mamy, wydaje mi się, że 3 lipca, ale być może 4. Jest niedziela. Dzisiaj drugi dzień przybliżania do siebie tych uli z tyłu. O 20 cm ten ul i o 30 cm ten ul idą w prawo. Bo tam będziemy rezygnować z palet i tam już mam przygotowane, pomalowane profile zamknięte. Będą stały na klockach. I cóż. No i dzisiaj zajmujemy się, jest pełne słońce w tej chwili. Zajmujemy się przede wszystkim tym ulem niby agresywnym. Udało mi się w ostatnim czasie pozyskać w dosyć dobrej cenie takie izolatory trzyramkowe. I no wiadomo, to można robić na wiele sposobów, ale do tego ula wsadzę dwa izolatory w środek, mając nadzieję, że do któregoś z nich trafi matka. I w której oczywiście nie mogę znaleźć, nie umiem znaleźć i tak dalej, jest nieoznakowana. Na izolator idzie krata odgrodowa, ale to standardowo, bo tam krata odgrodowa i tak jest przedmiotnią. I ta matka będzie w którymś z izolatorów, mam nadzieję, składać sobie jajeczka i tak dalej. I w środę izolator, w którym będą jajeczka, zostanie przeniesiony do nowego ula, czyli będzie zrobiony odkład ze starą matką. Środa to będzie powiedzmy 7, bo już nie wiem jak te daty. Ten odkład będzie zrobiony tego w środę 7. Później sobie wyjeżdżam, bo mam urlop. Czyli będziemy mieli zarówno macierzak, jak i ten ul bez matki, no bo skoro przełożę tą matkę w tym izolatorze trzyramkowym, no to podstawowe zadanie będzie takie, żeby ją zlikwidować. I 13 wracając z Mazur, zajadę do Bartoszyc po dwie matki unasiennione. To będzie 13 lipiec, więc raczej nie unasiennione to już nie wchodzą w grę, bo to końcówka sezonu powoli. I będzie to już tydzień bezmateczny, zarówno w macierzaku, jak i tutaj. Te matki zostaną podłożone w klateczkach zamkniętych na 2 dni, później w klateczce otwartej. Mam nadzieję, że się przyjmą i będziemy mieli sprawę agresji załatwioną w tym ulu i będziemy mieli jeszcze odkład jeden zrobiony w tym ulu. I później do końca sezonu, w sumie do mniej więcej 10 sierpnia, będą uzupełniane odkłady, te, które są zrobione, o czerw z uli, w których jest tego czerwiu za dużo. Czyli albo z tego, albo z tego. Dodatkowo jeszcze, tak jak widać, ciężko zmieścić 3 izolatory do jednego ula, więc wydaje mi się, że w tym macierzaku dzisiaj, jak włożę 2 izolatory, to 4 ramek już nie zmieszczę. Izolatory są trzyramkowe, więc tą 10. ramkę muszę gdzieś przełożyć. I to będzie najprawdopodobniej jakaś ramka z czerwiem ze strzepniętą pszczołą, przełożona najprawdopodobniej do niebieskiego, który jest chyba w tej chwili najsłabszy. No i to takie zadanie na dziś. A w środę będzie zadanie ze znalezieniem, przełożeniem izolatora trzyramkowego do tego ula, pozbyciem się matki. No i wyjazd urlopowy. No i to tyle. Dzień dobry. Przypadkowo dziś zerknąłem na kalendarz. Mamy 6 lipiec.
No i co to oznacza? To oznacza, że trzeci miesiąc już jestem pszczelarzem. Doświadczenie mega, także... No ale nie, no tutaj jednak trzeba zauważyć, że z dwóch uli mamy sześć, za chwilę będzie siódmy. Także tragedii nie ma, no tam słoików miodu w tym roku było na razie 12, mimo takiej dużej ilości, że tak powiem, odkładów. Dzisiaj mam taki luźniejszy dzień, więc przypadkiem przyjechałem na pasiekę i tak wpadłem na pomysł, żeby się przebrać i pooglądać odkłady i macierzak ten lewy. Bo tam ostatnio była taka sytuacja, że matka była przeze mnie widziana z białym opalitkiem, ale tam nic się nie działo. Nie było ani czerwiu, ani niczego. Zobaczymy, jak to dzisiaj wygląda. Pszczółki tam coś sobie wentylują, ale też latają i to tak w dosyć dużej ilości. No zobaczymy. No i chciałbym zobaczyć odkłady. No tutaj widać, że pszczółki to już tam ledwo wylotek mogą znaleźć. Więc tu chociaż ręcznie te pokrzywy dzisiaj wyciacham, no bo to już rośnie wszystko. Znowu mieliśmy dwa dni temu u mnie tutaj naokoło Elbląga silny opad deszczu przez cały dzień. Także wszystkie wody, że tak powiem, no ogólnie wilgoć się nadrobiła. W dniu wczorajszym chyba też tutaj padało delikatnie, chociaż u mnie w domu mniej więcej w linii prostej 7 km stąd nie padało w ogóle. Bo widać tutaj po kałużach, zresztą tam między ulami, tutaj. Zastanawiam się, skąd to zielone się bierze, ale w sumie to nie wiem. Czyżby to był jakiś dawny syrop rozlany? Nie wiem. No i dzisiaj oglądamy odkłady. Nie mam statywu, ale postaram się może coś z ręki pokazać, jeżeli mi się uda. Może jakieś matki będą do oznakowania, może się uda jakieś namierzyć. Bo w dniu jutrzejszym, czyli siódmego, bierzemy się znowu za tą agresywną rodzinkę, gdzie są wsadzone dwa izolatory trzyramkowe. I sprawdzamy, w którym z tych trzech, w tych dwóch izolatorów będą jajeczka. I w tym, w którym będą, cały ten izolator przenosimy do nowego ula ze starą matką i próbujemy zlikwidować matkę. I będziemy mieli macierzak agresywny i nowy ul bezmateczny. Będzie sobie czekał 6 dni na nowe matki przywiezione z Bartoszyc bądź też wysłane, nie wiem jeszcze, ale chyba po drodze z Mazur zajadę po prostu osobiście je odebrać. Czerwiące matki unasiennione. No i to chyba na tyle dzisiaj. Dzisiaj sprawdzamy odkłady. Także to nawet bez podkurzacza zbyt nie można podchodzić, bo powiem szczerze, że to, co się działo w niedzielę tam w tym agresywnym ulu, no to niestety to niezbyt ciekawa sytuacja. Dostałem dwa strzały przez rękawice, jeden nawet tak spuchło się troszkę. No ale dzisiaj będzie spokojniejsza robota. Jutro muszę coś z rękawicami wymyśleć, jak będę grzebał w tym macierzaku agresywnym. Także 3 miesiące minęło. Chyba pozytywnie. Zdecydowanie pozytywnie. To do później. Jesteśmy przy tym ulu odkładowym. Te dwie ramki pierwsze. Jest czerw. Czerw jest rozstrzelony, co prawda, na tych dwóch ramkach z obu stron. Ale tutaj mamy ramkę z węzą.
wsadzoną w sumie to nawet nie wiem kiedy, chyba w niedzielę. I tu jest taka sytuacja, jak widać. Także tu są piękne jajeczka. Nie dość, że odbudowane, to już zaczerwione. Matki jeszcze nie spotkałem. No, sobie szukamy dalej. Oby jak najmniej zgnieść pszczółek. Ciężko się w ręce trzyma. I jednocześnie coś tam dłubię. Ale próbujemy. Wyciągamy czwartą ramkę. Widzimy, co tu jest? Także jest pięknie. Spróbuję jakoś przekręcić tą rameczkę i w jednej ręce. O, udało się. Więc tutaj sytuacja jest analogiczna. Czyli o tą rodzinkę to ja jestem w miarę spokojny. No i cóż, no teraz nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale w tej chwili nie lata przy mnie żadna pszczoła. O, jedna coś tutaj się wzbiła, ale ona, nie wiem, czy ona chce mnie atakować, chyba nie. Teraz sobie dmuchnę jeszcze, bo to mi przeszkadza. Bierzemy sobie przedostatnią ramkę. Tak to wygląda. Ciężko mi się trzyma w jednej ramce. Moment. Tak wygląda druga strona tej ramki. Są przerwy w czerwieniu. No tutaj każda ramka jest w sumie zaczerwiona. Pokarmu jest niedużo, ale no, mają ciasto tutaj wyłożone. Tu było dosyć oblegane to ciasto, jak otwierałem ul. No i teraz pomysł jest taki, że ponieważ one tak bardzo szybko odbudowały tą ramkę z węzą i już tam są jajeczka, ja nie wiem, czy to trwało 3 dni. Wydaje mi się, że w niedzielę to wkładałem. Ale może mi się tylko wydaje. No to ja jednak wezmę tamten ul, podmienię, wsadzę je do ula 10-ramkowego, dołożę im dwie ramki z węzą gdzieś tam w środek. Niech rosną w siłę po prostu. Tu będzie dużo pszczoły. Każda ramka z tych 6 jest w jakimś stopniu zaczerwiona. Nie widziałem matki. No zobaczymy, nie? Także teraz przesuwam te ule. Przesuwam ten ul o 20 cm. Tamten również będzie przesunięty dzisiaj, bo cały czas się staram ścisnąć te 3 ule tutaj,
żeby później postawić na profilach zamkniętych to wszystko w jakimś tam w szeregu w odległości jednego ula od drugiego, powiedzmy 20 cm, nie więcej. Teraz jest w tej chwili jest metr i tam również. No, miejmy nadzieję, że operacja się udała. Pszczoły zostały sowicie spryskane wodą w tym ulu odkładowym. Następnie strzepnięte do tego ula. Nie widziałem po drodze matki, także pozostaje mieć nadzieję, że jest wszystko ok. Dołożona jest węza. Dla pamięci trzecia od lewej. Trzecia od lewej. I szósta. Trzecia i szósta. Wkładamy zatwór z prawej strony jeszcze. I przesuwamy ul na jego miejsce. I sprawa załatwiona. I tutaj jesteśmy przy tym mniej agresywnym macierzaku, który ostatnio miał problem taki, że nie czerwił w ogóle. Jak widać, zmieniło się to. Zobaczcie, ile tu na tej ramce jest pokarmu. Tak to wygląda. Z drugiej strony również czerw. Tu była matka widoczna na poprzednim filmiku. Być może gdzieś jest. Zaraz zobaczymy. No i tu jest dobra sytuacja. 5-6 w sumie ramek jest zaczerwionych. Na trzeciej ramce, czyli na tej, świeże jajka. Ale nie widziałem matki. No tu była matka z opalitkiem Elgon. Także ta rodzinka rośnie w siłę. Nadstawka jest prawie pusta. One tutaj noszą jednak do gniazda w większości. Chociaż nadstawka, no powiedzmy tam ze 4 kilo miodu może jest, nie? To tak to bym określił. Nie sprawdzałem w ogóle nadstawki, czy czasem matka nie przeszła do góry. W sumie to nie ma to dla mnie znaczenia na tą chwilę. Czyli ścieśniamy, wkładamy tą zewnętrzną ramkę i tyle. Tutaj jesteśmy przy tym niebieskim ulu. Tu jest prawdopodobieństwo, tak się domyślam, ścięcia Elgona przez bakwasta VSH, który tu wrócił z unasiennienia. Więc tutaj jest chyba bakwast VSH. Oczywiście niewidoczny dla mnie, ale ja go kiedyś znajdę. Tak wyglądają ramki przez niego zrobione. No muszę przyznać, że robi to wrażenie. I dalej wygląda to tak. No i ul niebieski, takie podsumowanie. Pokarmu jest mało, ale mają ciasto. Jak widać, ciasta tak strasznie dużo nie wyjedli. Oni tutaj dostali ramkę z czerwiem z tego agresywnego macierzaka. To było 3 dni temu. Oczywiście bez pszczoły, samym czerwiem. Zajmują się tym czerwiem, a dodatkowo są zaczerwione 4 ramki, więc i to tak nawet tą ramkę, co pokazywałem, to kolejna jest również tak samo zaczerwiona, a następna już też larwy, jajeczka. Matki nie widziałem, chociaż bardzo się starałem zobaczyć ją na tej ramce numer 2 od prawej, bo tam były jajeczka, ale niestety nie wyszło. Bywa. Także tutaj jest sam pozytyw. Wszystko jest ok. Tu mamy piękną ramkę z czerwiem. Natomiast przed chwilą tu spacerował sobie bakwaścik. Proszę bardzo. Znaczy, taka jest moja teoria, że to jest bakwast, tak? Ogólnie pracuje bardzo ładnie, gdyż tutaj oprócz tego czerwu ze sklepionego to są jajeczka naokoło i tak dalej. Podobnie jest tutaj. W tych przerwach też są jajeczka, jeszcze nie został po prostu zasklepiony. Więc no tutaj tylko pozostaje się cieszyć z pracy tej matki. Nie będę dzisiaj jej łapał i znakował. Nie ma z tą rodziną żadnego problemu. Właśnie cały czas jej szukam, ale już chyba uciekła na drugą stronę.
Nie ma z tą rodziną żadnego problemu, nie ma tu agresji, nie ma tu niczego. Jest po prostu ok. Także to jest ul zielony. Także kolejny bardzo pozytywny ul. Tutaj pokazywałem Buckfasta, jak sobie spacerował. Znaczy matkę, o tak to przyjmijmy. Wydaje mi się, że Buckfast. Jeżeli to jest Buckfast, to na pewno jest to Buckfast VSH, który był podkładany przed Elgonem. No i cóż. Dołożyłem tutaj ramkę węzy. Są w tej chwili na 6 ramkach, na 5, a tak w rzeczywistości na 4, bo ta ostatnia ramka z włożoną węzą parę dni temu ledwo co jest odbudowywana. Nie ma tu żadnych mateczników, pszczółki są zachwycone swoją mamusią. Także tu nie ma ani ratunkowych, ani rojowych, wszystko jest w porządku. Kolejny pozytyw. I jesteśmy przy lewym ulu, patrząc od filmów tych powitalnych w pierwszym rzędzie. Tak zwana gębalowa tutaj sobie siedzi, przynajmniej siedziała. Tutaj dziewczynki dostały dwie paczki ciasta. Jak widać, jedno ciasto było jakieś starsze, chyba sprzed 2 miesięcy, no to zostało kompletnie zjedzone. Natomiast te nowe ciasto jeszcze nie zostało zjedzone. Natomiast, no cóż, no, dwa ciasta są prawie zjedzone w tym ulu. Jest tu 9 ramek, więc zaraz przejrzymy, co się dzieje w środku. Czy jest czerw, czy ten czerw jest rozstrzelony tak jak był. I dołożymy 10. ramkę chyba z węzą. Ale to za chwilę. Tu jesteśmy na 5. ramce. Są poskładane jajeczka. Chodzi sobie również pani gębalowa. Znaczy krainka po prostu, nie? Jak widać. Była kupowana jako unasienniona. Świta, jak widać, jej nie odstępuje. Trzeba uważać, jak będę ramkę wkładał, bo jest na krawędzi. Natomiast z drugiej strony również, no proszę zobaczyć. Tu są pięknie jajeczka, tu będzie zaczerwione. Zobaczcie, co ta pszczółka ma przy sobie. O, nie wiem, czy ją było widać. Czerwony jakiś nektar, pyłek. Sprawdzamy, gdzie jest pani gębalowa. Jest i chowamy ramkę. A tu jeszcze taka ciekawostka u gębalowej. Jak pamiętacie, żeśmy wyciągali ramkę pracy. I nie pamiętam teraz, czy to było 3 dni temu, czy 5. No to tak wygląda nowa ramka pracy. Czyli tyle zdążyły już odrobić. No i czas na podsumowanko. Obejrzałem 5 uli, za wyjątkiem agresywnych. Agresywne będą jutro, czyli te tamte w prawym rogu u góry, gdyż szykują się na utratę matki jutrzejszą, bo będę przenosił 3-ramkowy zestaw, gdzie są świeże jaja, do nowego ula i szukał matki celem likwidacji. Wszystkie 5 uli pozytywnie. W drugim macierzaku tak, no mało tego miodu jest, to tam trzeba przyznać. Dużo tam miały zakitowane u góry. Miód jest za to na dole. Jest czerw. We wszystkich 5 ulach jest czerw. Jest czerw świeży, larwy, jajka. No ogólnie naprawdę wszystko pozytywnie. Przy wszystkich 5 ulach dzisiaj nie ściągnąłem ani jednego matecznika, czy to ratunkowego, czy rojowego. Pszczoły są zadowolone. W każdym praktycznie ulu, oprócz macierzaka chyba. Tak, w każdym ulu, w tych 4. Pszczoły dostały świeżą węzę dodatkową. Tutaj już gębalowa jest na 10 ramkach. Tutaj jest bodajże na 6, tutaj też na 6.
Tu jest ul, który był w odkładówce sześcioramkowej. W tej chwili jest na 8 ramkach. No cóż, same pozytywy. Tak się zastanawiam, bo tutaj dosyć duży ruch jest przy tym ulu, odkąd się nim przestałem zajmować, a to już z dobre 20 minut. Się zastanawiam, czy pszczółki z tego ula, które wracają, nie mylą się i nie lecą do tego ula tutaj. Troszkę cofnąłem z powrotem go, bo przypominam, że te ule z tyłu ścieśniam ze sobą. Być może jest to sprawa tego, że są w nowym tym, w nowym opakowaniu z lepszą wentylacją i tak dalej. No to, bo tam jest siatka zostawiona, tam jest daszek z czterema miejscami od wentylacji. Myślę, że lepiej. Jeszcze na co chciałbym zwrócić uwagę, to na to, że jest godzina 15 w tej chwili praktycznie równo. 6 lipiec i my już praktycznie na czterech ulach mamy cień. Tak to wygląda. Moim zdaniem idealne miejsce. Tym bardziej, że te ule zamierzam płot przenieść trochę w tą stronę, żeby większą przestrzenią płotu były skierowane na stronę wschodnią. Gdyż w tej chwili to tak. Przy dwóch ulach to nie miało znaczenia, ale już w tej chwili, jak zaczyna być 7, chyba zimowanych będzie 7, no to już to powoli może mieć znaczenie. Żeby to tak ładnie poukładać, jeden przy drugim. Być może w zimę, jak już nie będą wylatywać, to postaram się na jesień przynajmniej poprzestawiać to, albo być może dopiero na wiosnę, zobaczymy. W każdym bądź razie tylne już ścieśniam. No same pozytywy. No, nie mam pojęcia, ile przyniósł macierzak ten agresywny miodu, bo tam było ostatnio sporo. Sporo jak na mnie oczywiście. Gdzieś myślę, że 6-7 kilo tam już jest. Było. Teraz nie wiem ile. Nie wiem jak tu z tą lipą, która jest w odległości 200 metrów. Co prawda jest to jedna lipa, no ale zawsze coś. We wszystkich ulach jest ciasto. U pani gębalowej, cały czas mówię gębalowa, to jest krainka, prawie już wyjedzone. Wreszcie uli jeszcze starczy na 2-3 dni. Także nie ma głodu. Woda jest. Czerw jest. Larwy są. Pracę matki widać. Same pozytywy. I tak wygląda 6 lipca, czyli 3 miesiące przerażenia.